Kocham cię. Mówisz naczynia? Cześć kochani. W kolejnym odcinku porozmawiamy o językach. O językach miłości. To jest taki wdzięczny temat z tego względu, że dopóki myśmy nie poznali teorii o pięciu językach miłości Gary'ego Chapmana, to tak trochę po macoszemu może nawet traktowaliśmy tą naukę języka, a już w ogóle nie sięgaliśmy po słownik, nie sięgaliśmy po rozmówki, a żeby w ogóle się nauczyć, poprosić kogoś, żeby nauczył języka, poprosić współmałżonka, żeby nauczył mnie języka, to w ogóle o tym nie myśleliśmy. A co to w ogóle są te języki? Może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle język. Może to są jakieś truizmy, ale trzeba sobie uzmysłowić, jakie to jest ważne. Zobaczcie, każdy z nas ma rodzinę pochodzenia i pośród tych różnych składowych tego, co my zabieramy z tej rodziny pochodzenia do naszego małżeństwa czy do naszej rodziny, jedną z tych składowych jest język. No my jesteśmy Polakami, wychowaliśmy się wśród Polaków. Naszym językiem ojczystym, podstawowym jest język polski. Niestety nie pochodzimy z rodzin dwujęzycznych, więc tylko tego języka polskiego nauczyliśmy się w naszych domach, ale uczymy się tej otwartości na to, żeby poznawać nowe języki, żeby uczyć się nowych języków. No właśnie, ale jeśli byłaby taka sytuacja, że my przez całe życie nie uczyliśmy się żadnego języka, no zdarzają się takie sytuacje, chociaż w dzisiejszym świecie no grzechem jest powiedzieć, że nie da się nauczyć języka. Wiecie, tam apki i w ogóle dostęp do takiego źródła informacji. Ale nawet edukacja, nie? Zobaczcie, dzieci już w przedszkolu często, one zaczynają swoją przygodę z językiem już w przedszkolu. Kiedyś sobie myśleli dorośli, no bez przesady, nie tak wcześnie. No właśnie, ale gdyby tak było, że posługiwalibyśmy się tylko jednym językiem i Monia byłaby obcokrajowcem, tak, osobą z innego kraju, no to nie byłoby możliwości, żebyśmy my się poznali. Może udałoby się poznać, ale bez jakiejś takiej ekwilibrystyki pozawerbalnej nie dałoby się ostatecznie porozumieć. Tak, ale dzięki Bogu na początku naszej relacji bardzo się staraliśmy o to, żeby się poznać, żeby się poznawać, żeby ze sobą rozmawiać. Więc robiliśmy wszystko, żeby te swoje języki poznać. Żeby się po prostu ze sobą porozumieć. Często pomagaliśmy sobie właśnie gestami, mimiką. Tak obrazowo Wam to teraz przedstawiamy, ale rzeczywiście była w nas ogromna chęć, żeby poznać język drugiej osoby. To jest niezmiernie ważne. Dlaczego? No bo każdy widzi, mężczyzna, kobieta, nawet nie dwa różne kraje, ale dwie różne planety i trudno, nie poznając zwyczajów językowych danej tej drugiej osoby, wejść z nią w dialog. Słuchajcie, i wracamy do tego, o czym mówiliśmy, o tych pięciu językach miłości. Kto nie zna tej teorii, może sobie wygooglować, ewentualnie kupić książkę, która przez wielu jest uważana za podstawowe narzędzie tworzenia, może nawet odbudowy relacji małżeńskiej na świecie. Ale o co chodzi? Słuchajcie, jest pięć podstawowych języków miłości. Właśnie ten psycholog, ten twórca tej teorii, a też przez wiele lat doradca rodzinny, więc praktyk właśnie rozmów z tymi małżonkami, powiedział w tej publikacji Pięć języków miłości, że istnieje jedynie pięć języków miłości, jedynie. Natomiast jest bardzo wiele różnych dialektów. Tak. Natomiast podstawowych jest pięć. Pierwszy. Wymienimy je sobie. Wymienimy. To są słowa afirmujące, to jest dotyk i czułość, to są gesty, podarunki, to jest czas spędzony ze sobą i to jest. Kochanie. I to jest. Aha, mój język miłości. No przecież zapytam, czy umyłeś naczynia. No właśnie. Czyli drobne gesty. No, zależy dla kogo drobne. Tak. W każdym razie, myśmy poznali na pewnym etapie naszej znajomości ten nasz język. Poznaliśmy, co nie znaczy, że nauczyliśmy się tego języka. Bo to, że ja wiem, że Monia potrafi rozmawiać po chińsku, w sensie, że mówi po chińsku, no to okej, no
fakt obiektywny. Natomiast żebym ja się nauczył chińskiego, to już jest ta cała droga przede mną. Dlaczego o tym mówimy? Bo wielokrotnie jest tak, że my po prostu mówimy do siebie w dwóch obcych językach. Niezrozumiale. I dopóki technologia nie będzie tak rozwinięta, że faktycznie, wiecie, będziemy mieć słuchawkę w uchu, już podobno coś takiego jest. I będziesz mówił do drugiego człowieka z obcego kraju, on będzie cię rozumiał i na odwrót, no to nie da się w ten sposób rozmawiać. W małżeństwie nie ma takich udogodnień i naprawdę trzeba się nastarać, żeby się dogadać. Ale tak, rzeczywiście, znaczy ja wspomniałam o tej mimice, o tym, że się na początku relacji staraliśmy o to, żeby się dogadywać. Jest tak często, nawet nieintencjonalnie, że skoro ja jestem Chinką, załóżmy, no, mam za dużo oczek na Chinkę, skoro jestem Chinką, to ja w języku chińskim będę okazywać mojemu mężowi uczucia, będę mu okazywać miłość, będę mówić jakieś słowa właśnie afirmujące, tak? No i wcale nie mam złych intencji, przecież mówię w języku, który sama rozumiem. O co chodzi? Ale akurat chodzi gdybyś o to... mówiła słowa afirmujące, to bym się ucieszył, bo to jest mój język do miłości. Czyli wtedy, kiedy żona mówi do mnie miłe rzeczy, kiedy żona chwali mnie, kiedy żona sprawia, że chociażby przesunięcie fotela o te 10 cm, żeby stał równo, to dla mnie to jest osiągnięcie, bo nigdy nie zwracałem na to uwagi, a ten jeden raz właśnie powiedziałem do żony w tym jej języku, czyli tym języku właśnie tych drobnych gestów, a ona mnie za to pochwaliła. I to jest właśnie, tu jest ten dysonans i tu jest pewnego rodzaju takie rozbicie, że my... nie wierzymy w to, że to może przynieść nam korzyść, tak? Że to może nam przynieść jakąś taką wręcz satysfakcję z tego, żebyśmy się właśnie dogadali z tym naszym współmałżonkiem. Wracam do tej scenki na początku, z tego naszego przywitania. Ja nie okazywałam miłości, znaczy ja zareagowałam na okazanie miłości przez Marcina. On powiedział, kocham cię, a ja zapytałam tam, czy wyniosłeś śmieci, czy pozmywałeś naczynia, bo w taki sposób pokaż mi, że mnie kochasz. Nie mów mi tego, ja to zobaczę, jeśli będziesz robił różne rzeczy. Jeśli ja chciałabym okazać mojemu mężowi miłość, na przykład podałabym mu to ciasto marchewkowe i mój mąż się z tego pewnie ucieszy, ale generalnie... Nie musisz teraz. ale generalnie dla niego będzie to normalne, nie? No okej, no fajnie, no okazujesz mi może w taki sposób miłość, ale nie do końca tak odczytuję, po prostu przyniosłaś mi ciasto, no zrobiłaś ciasto, przyniosłaś mi ciasto, fajnie, miło mi, cieszę się. Ale tyle, nie? Nie idzie za tym, jak ona mnie kocha, ona przyniosła mi ciasto. Natomiast może nie szło to za tym. W momencie, kiedy uczymy się tych języków, to właśnie ten gest przyjęty, zrozumiany, jest właśnie tym gestem miłości. W sensie ja zaczynam rozumieć, że wtedy, kiedy żona daje mi taki podarunek, mówi do mnie w swoim języku, to ona okazuje mi miłość. Dlaczego my tu mówimy, o tym mówimy? Może dla was to są jakieś oczywistości, ale mówimy o tym dlatego, że dzieci uczą się przez naśladowanie. Jesteśmy, słuchajcie, ssakami. Wszystkie ssaki uczą się przez naśladownictwo. Nie? Nie wykład, a przykład. Zawsze to powtarzamy. Nie będziemy dla naszych dzieci innym świadectwem, jak to, które damy. Słowami nie załatwimy, albo załatwimy jakąś niewielki procent wychowania dzieci. Tak. Tylko przykładem, tylko nauką płynącą z obserwowania naszego życia przez nasze dzieci. Jeśli my... Proszę. Obserwowanie życia przez nasze dzieci. Wracam do języka miłości, którym też posługuje się Marcin. To jest ten dotyk, to jest czułość, którą bardzo często mi okazuje rzeczywiście, chcąc mi pokazać, że mnie kocha. I to albo, że coś nawalił i chce się przytulić, że tak. Ja cię kocham tak naprawdę, ale za chwilę dowiesz się tam o czymś. Ale rzeczywiście zauważamy teraz nasz 2,5-latek, który to obserwuje. On też w taki sposób chce nam okazywać uczucia. To jest przepiękne. Ta czułość, która jest w nim, taka wrażliwość, no wierzymy w to głęboko też, że on właśnie przez obserwację, przez to, że widzi, w jaki sposób tata okazuje uczucia mamie, kiedy on chce ukochać na przykład swoją siostrę, to też potrafi ją po prostu przytulić, nie? Mało tego, wtedy, kiedy trzeba pomóc, on się angażuje, on wie, że to jest wyraz miłości. Mhm. Pomóc siostrze, pomóc rodzicom. Kiedy na przykład trzeba coś zreperować, to jest właśnie największa radość, bo on wie, że wtedy mamusia będzie się cieszyć i chce pomóc tacie. Czyli... Ale nawet myślę sobie o radości, jaką mu daje to, że ja coś czasem przygotuję dla ciebie i on ma ci to zanieść. I on się tak cieszy, tatusiu, przyniosłem ci.
Nie? Tatusiu, zobacz, jak ja Cię kocham, przyniosłem Ci ciasto. Mama tak Cię kocha. Znaczy, rzeczywiście, dla dziecka to jest... Ono w tym wyrasta, wiecie, on to obserwuje. Mam też taką myśl teraz, właśnie a propos tego przytulania jeszcze. To jest coś, od czego myślę, czasem młodzi rodzice uciekają, nie? No, że przy dzieciach, takie okazywanie sobie bliskości, czułości przy dzieciach. To jest naprawdę bardzo potrzebne. I czasem były takie momenty, że tata wrócił z pracy i wytulił już dzieci, chciał wytulić jeszcze żonę, ale Adaś na przykład chciał mu teraz coś opowiedzieć, bo nie było go cały dzień i chce mu coś opowiedzieć w tym momencie. Nie, Adasiu, w tym momencie chcę przytulić Twoją mamę, bo się za nią stęskniłem. I on, mimo że czuje się może teraz źle, tak, no tata powiedział mi, że nie ma teraz dla mnie czasu, to generalnie ten bilans emocjonalny będzie dodatni, nie? Bo on ma poczucie bezpieczeństwa, bo widzi, że my się kochamy, bo to są gesty, to są znaki, którymi my właśnie okazujemy sobie uczucia. Mhm. I podobnie, jeśli chodzi właśnie o ten czas jakościowy spędzany ze sobą, bo to ma też znaczenie w stosunku do dzieci. My też okazujemy czasem miłość dziecku w ten sposób, a dobra, posiedzę z wami w pokoju, wy się pobawicie, a ja sobie coś tam sprawdzę na komórce. Tu nie chodzi tylko o czas, tu chodzi o czas jakościowy. No właśnie, tu nie chodzi o to, że przyjdę do domu i dobra, trzeba posiedzieć z żoną, no to chwilę tam sobie zjemy, coś tam pogadamy, pobędę. Przytulę i sobie pójdę do swoich spraw. Tylko faktycznie taki czas, kiedy my jesteśmy razem, kiedy my skupiamy swoją uwagę na sobie, właśnie skupiamy tę miłość, tak? Tą decyzję, ja chcę teraz poświęcić, chcę stracić, tak? Mimo tego, co tam jest, zaprząta moją głowę. Chcę stracić dla Ciebie tę chwilę, właśnie żeby Cię ukochać. Nie? Albo wysłuchać, słuchajcie, to jest najlepsze, wysłuchać, co jej powiedziała Kaśka. Naprawdę. Słuchajcie, może to się wydać śmieszne, ale o to czasem są kruszone kopie. Chodzi o to, podkreślamy, że to jest też z korzystą dla naszych najmłodszych. Zobaczcie, tak jak Monia mówiła, są małżeństwa dwujęzyczne, dają dzieciom taki handicap. Chcielibyśmy być też takimi małżeństwami nie tylko pięciojęzycznymi, ale wielodialektowymi, gdzie dzieci widzą, w jaki sposób mogą robić miłość. Nie tylko w relacji, ale w ogóle w świecie, nie tylko w tych relacjach z najbliższymi, ale z każdą napotkaną osobą. Tak. Że w ten sposób my jesteśmy w stanie też no właśnie, czynić te nasze relacje lepszymi. Tak, poznawajmy te języki. Wiecie, ich jest tylko albo aż 5, ale nie zamykajmy się w tym swoim, nie? Skoro ja się tak dogaduję, to każdy inny powinien się tak dogadać. Bądźmy otwarci na to, żeby poznawać języki innych ludzi. My naprawdę będziemy wtedy szczęśliwsi, jeśli będziemy potrafili być otwarci, po prostu otwarci na drugiego człowieka. Nawet nie mam teraz na myśli tylko relacji małżeńskiej. Generalnie, nie? O taką otwartość. I nie bez kozery powiedzieliśmy o dwóch najtrudniejszych językach świata, czyli polskim i chińskim. Tak. Słuchajcie, to nie jest łatwe. To nie jest tak, że właśnie, a już wiem, no to będę gadał. To jest nauka. Kto się kiedykolwiek uczył chińskiego albo polskiego, to prawdopodobnie wie, o czym mówimy. Ale uważamy, że warto. Tak, uważamy, że warto i że jeżeli poznajemy te języki, nawet tak jak teraz Marcin mówi, nie, dwa najtrudniejsze, to jest nam łatwiej też uczyć się kolejnych, jest nam łatwiej uczyć się tych różnych dialektów. Tak się trochę czasem złamać, nie na swoją modłę, nie? Skoro mnie coś ucieszy, to ja też będę tak okazywać miłość drugiej osobie, tylko zrobię to, co rzeczywiście jego ucieszy, czyli znów otwieram serce i chcę poznać serce tego drugiego, czyli dowiaduję się, jestem Ciebie ciekawa, mężu, i chcę zrobić coś, co rzeczywiście jest ważne dla Ciebie, a nie dla mnie. Tak. Właśnie dlatego Ci nie musisz zmywać. No. Dlatego Ci nie przerwałem. Czekałem, aż dokończysz. Kochani, bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek i zapraszamy do bycia z nami przy następnych. Dajcie znać, jakie są Wasze języki miłości. Dajcie znać, czy się dogadujecie, czy ma to też wpływ na Wasze pociechy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Bye.